oczywiście zajęty jestem organizacją zdjęcia filmu. A moja kochana żonka składa namiot. Miejsce nie było głupie. Spaliśmy. Fajne skały. Ciekawsze te skały. Wszystko to są bryły soli. Tam mieliśmy towarzystwo Arabów imprezujących do rana. Do rana nie imprezowali, ale byli na imprezę. Tu nasi znajomi z Polski, nieznajomi z Polski. I tutaj jacyś muzułmanie też modły odprawia. Dobra, wjeżdżamy do Ain Bokek. Zawsze mi się to myli. Ain Gedi, Ain Bokek. Z publiczną plażą. Godzina która? 6:20, no to wszystko jeszcze śpi. Tak wygląda, taki prosty pensjonacik, kilka agroturystyk. No idziemy, chyba już nie my pierwsi nad plażę idziemy. Trochę ludzi się już zebrało. I będziemy się kąpać. Ładnie wszystko wstaje. Proszę. Nad Morzem Martwym. Pierwsi kąpieliści już się szykują. Wschód słońca i ja też. I tak wydaje mi się powinna wyglądać publiczna plaża. Zadaszenia, proszę bardzo. Zadaszenia. Dwa deptaki w Morze Martwe. Takie baldachimki nawet na morzu. Super sprawa. Zasłonki, piasek czysty. Panowie od rana sprzątają, no bo ludzie jednak śmiecą. Kosze na śmieci, przebieralnie, prysznice do opłukania soli, toalety, tam parking. No parking jest bardzo lichy, jest od 8 płatny. Coś zjemy i ja idę do kąpieli oczywiście. Muszę się wykąpać z soli. Tam jakiś autobus już się kąpie, a ja tutaj. Dobra, woda jest czyściuteńka i jest to rodzaj morsowania. Dobrze, że woda jest taka ciepła. Oj, ta woda ma nie wiem ile stopni, ale nie ma dużo. Dobra, pokaz flautingu czy czegoś. No i to się pływa. To się lubi, to się pływa. Liczymy na to, że biznes jest biznes i pomimo święta no tak, bo dzisiaj jest sobota, ja cię kręcę. Normalnie jesteśmy w masadzie, w twierdzy. No nie, w wyciągu kolejki, ale pani nas nie puściła na parking. Kazała nam jechać do góry, gdzie pisało no parking. No i żeśmy przyjechali na no parking. I jest parking podziemny. Jesteśmy rano, no jest 8:30. Chyba dlatego nas tak przekierowali magicznie. No idziemy. Jesteśmy młodzi gniewni. A młodzi gniewni nie jeżdżą kolejką, tylko chodzą piechotą. Tak jak my. I rozpoczynamy wspinaczkę. Mamy polary. Dzisiaj możemy być jednego pewni, że my tu nie zmarzniemy. Bo już jest 25. Wiatr tu średnio. A założyłem, że może być tu zimno, może tu wiać. A tu jest cała dupa z tych moich założeń. I jest tu ciepło, nie wieje. A polar mi tak dupę grzeje, że nie wiem.
Jest tu jednak ciepło, powiem. Trochę wieje. Jak ktoś zdobywa Masadę latem w południe, powiem tyle, że jest twardy. O. Idę. O. Już się zataczam, ale idę. Nie spać, zwiedzać. Myślałem, że wyjdziemy na górę i będzie kawałek ruina, tutaj chyba jest, trzeba coś oglądać. Jakiś bizantyjski kościół, ruiny, woda, toalety, czego tu nie ma. Zwiedzamy sobie. Słoneczko nam świeci. Jest chyba z 27 stopni. Wahałem się, czy my się tu wygrzejemy, ale się wygrzewam właśnie. Dobrze, że mam pole. Tyle. Mogę na podsumowanie powiedzieć. To mnie też jest fajnie, bo... Ja mam super sprawę. Jesteś czerwona jak indyk, ale ty może od słońca jesteś taka czerwona. Do zobaczenia. To chyba jedno i drugie się nałożyło. No łazimy sobie po tym pałacu, no naprawdę. Kręcę, nie kręcę, bo nie ma co. Nie podobają nam się takie pałace. Bo nie ma co tu oglądać. Znaczy no jest co, ale... Wyobrażać sobie tu trzeba, to wyobrażać. Nic tu nie widać. My wolimy jak jest rekonstrukcjonalne. Rekonstrukcjonalne. My wolimy rekonstrukcjonalne. Tu jest znowu jakaś dziura. Proszę, jaka atrakcja, taka dziura. Tutaj... Tutaj też jest... No to pancerne są te makiety, to chyba czołgiem by nawet tego nie zniszczył. Ale coś widać. Rekonstrukcjonalne. Tu mamy Masadę od strony numer 2. Jest zdecydowanie chyba łatwiejsza do zdobycia i do podejścia. Idziemy sobie. Już moja żona żyje. Troszkę się zgrzała, przetarła. Nie, ja to czoło przetarła. Jak teraz oczy. Patrzę, ja mam tą bluzkę całą taką białą, bo tam był wiatr nad tym morzem. Aha. Ja tym potarłam oko. No tak, jak się mamy takie doświadczenie, że jak się potrze oczy rękawem całym w soli, to pali strasznie mocno. Dobrze, że woda, bo byśmy do kibla lecieli. Zagubili w tych pałacach. Nie możemy wyjść. No właśnie, był chyba najładniejszym punktem na tej wycieczce, bo dobrze żeśmy weszli, bo było troszkę rekonstrukcji. Rekonstrukcjonalne! I coś było widać. Mamy zbiorniczek na wodę, więc dolejemy. Dolejemy troszkę wody, bo chyba będziemy schodzić, bo bilet, który mamy, raczej nie obejmuje zjazdu. Ja myślę, że wyjmuję. No zaraz zapytasz. Dobra, starczy. Dobra, woda jest. Idziemy do pana. Rozpoczynamy zejście. Z twierdzy w Masadzie. Wow, niektórzy jeżdżą. No i podpytałem pana, oczywiście na naszym bilecie wszechstronnego użytku nie możemy zjechać, bo to nie ma tak słodko. Idziemy sobie w dół, w górę już nie idziemy, wystarczy. Jest tu cieplutko. Jeździ kolejki są dla mięczaków. Zjazd w dół tą kolejką kosztuje 28 szekli, a w górę to nawet nie wiem. Przy wyciągu kolejki. O! Ja nie rozumiem. What? Abraham, no. Mojżesz.
Abraham. Mój Darek. No, od razu poznali mnie, tylko pomnieli mnie z prorokiem Abrahamem. Ja, to jest zaszczyt dla mnie. Chodź, dzisiaj mamy dzień chyba chodzenia, bośmy z tej Masady przyszli i teraz do wodospadu Dawida. Myślałem, że to się jakoś bliżej podjedzie, a oj, chyba z 1,5 kilometra będziemy sadzić tak z buta. No nie, chyba już mi się nie chce tak podchodzić, no ale pasuje zobaczyć ten wodospad. Tu podchodzimy. Mam nadzieję, że więcej podejść dzisiaj już nie będzie. Oj, tu nie ma zejścia. No, żeby to było ujmujące doświadczenie, to nie powiem. No, po raz pierwszy taką rzeźwiającą wodę mamy. No to spad malutki, ale woda fajna. Idziemy i ten wodospad to chyba nie jest wodospad Dawida, tylko właściwy jest wyżej. Trzeba podejść i dobrze, może tam tyle ludzi nie będzie. Idziemy, nie? Też bym się udał wyżej. Ten zostawiamy za sobą. Znowu już, to już będzie trzeci wodospad Dawida, no to dajemy nieźle w czadu. Jest i wodospad. Łamama mi. Tam jeszcze było takie uważnie urok. Tak. No czy to zdjęcie ma urok, miejsce to nie wiem, bo jest ogrodzone. Jest i wodospad, ale ładne miejsce. No powoli schodzimy do samochodu. Ładny ten kanion, warto do niego przyjść. Jak ktoś, nie wiem, jak był, to może też. Szkoda, że tyle ludzi niestety, no ale coś za coś. I we wszystkich wodospadach po drodze się można kąpać, w ostatnim się nie można kąpać. I schodzimy. Takimi schodkami, ale to w sumie nie ma tych schodków wiele, także da się zejść i nie jest to takie straszne. Taki jest ten szlak, ciężko, trzeba iść po wodzie. No żartuję, można nie iść po wodzie, ale ja idę, bo woda jest bardzo przyjemna i ciepła. Wow. Fajnie tu, bardzo fajnie. Chodzę za żoną, trzymając się, bo tu jest ślisko, a ja wlazłem do wody i mam wszystko mokre. Tak, tutaj, żeby się pociapały w tej wodzie. Tak, jest pełno takich miejsc, że można się kąpać w tej wodzie, czyli ciapać po prostu. Dobra. Tu jest nie wiem ile stopni, 30. Były dzieci w kurtkach i niektóre dziewczyny, bo gości akurat nie widziałem, że ubierały takie grube polary. Nie wiem po co, trzeba być twardym. Nie możesz mi stanąć. Jedziemy nad morze, nad jezioro Genezaret. Czy tu jest ładnie?
gaje daktylowe, palmowe, w których nie ma się jak zatrzymać, bo wszystko jest obrodzone. Zimno tu jest. Nie wziąłeś polar? Ty wzięłaś polar? No. Polar. Cały dzień się nabijamy z tego, że polary bierzemy. No nie. Mieliśmy wycieczkę wzdłuż Morza Martwego i jechaliśmy i nawet nie było gdzie stanąć. Przez całą tą autonomię w mieście Jerycho było ciekawie. Dojechaliśmy do Benseon, do jakiejś twierdzy na górze. Iść nam się jak diabli nie chce, ale idziemy zobaczyć. No może to jest super sprawa. Chyba zaraz będzie zamknięte, mamy 10 minut jeszcze. Chyba nas nie wpuszczą, ale idziemy zobaczyć. Musimy teraz zastanowić się co robić, bo nas pan już nie wpuścił, bo już jest po akcji. I już jest późno. Może rano przyjechać, nie? No właśnie, może czy już nas panie. No nic, nie kupimy sobie jedzenia i tak. Ale mamy jajka, bo myślę, że... Te jajka, mamy. Pójdę ten... My teraz jesteśmy nad jeziorem Genezaret i to jest taka fajna... No były to plaże, myślałem, że to są takie dzikie plaże, a to jest ogrodzony teren, takie miejsce biwakowe dla mieszkańców. Dostajemy to na noc. Ile to kosztuje, nie do końca nie wiemy, bo pan, który był na bramce, w ogóle nie grał po angielsku i nawet nie raczył powiedzieć how much. Ale byli tacy inni ludzie, którzy powiedzieli, że kosztuje mało. No ogólnie jest fajnie tutaj, podoba mi się. No, były prysznice z wodą zimną, ale ta woda nie była taka lodowata i dało się umyć. Idziemy szukać jakiegoś miejsca pod namiot, bo chcemy się rozbić tak, żeby samochód mógł stać blisko namiotu, bo nie chce nam się tego nosić. Prysznice fajne, kible fajne, wszystko jest, kulturka. No, jesteśmy po kolacji. Dzisiaj była pyszna, bo były jajka z chlebem. W sumie to nic nam się nie udało kupić, bo dzisiaj jest sobota i święto, mają Żydzi i wszystko było zamknięte, wszystkie sklepy. Ale jutro chyba to już kupimy. Jajka się nie zepsuły, jeździły z nami dwa dni w samochód. W tych upałach. Około 30 stopni.